tata, to łaskotrze. Oj, wytrzymaj chwilkę, wytrzymaj. Nie, no, ale wygląda super. Dobra, stare zdjęcie, teraz? Dobra, siadło. Pokaż, Julka. Czekaj, aparat. No i pięknie. Pięknie, dobra, teraz możesz lecieć się bawić. Mama się uśmieje. Wow. Na maksa. Julka ma tatuaż. Poszło? Teraz drugi. Czekaj. Sorka. Sorka to nie do ciebie. Dobra, teraz twoja kolej. Cześć Zuzka, słuchaj, mam pytanie, dla Frania to trzeba podgrzać to jedzenie, czy nie? Bo no Kondzio poszedł z jakąś laską, wiesz. Spokojnie, no Frania to jest złote dziecko, dam sobie radę. Dobra, nie ma problemu, trzymaj się, papa. I co, kupiła to? Stary, no sądząc po Itonie, to na maksa. Zarobiście. Ekstra. Jak on tak może? No trochę słabo. Trochę? No dobrze, no zostawił dziecko z Rafałem, ale miał ważny powód. Spotkanie z jakąś ciocią to jest według ciebie ważny powód, tak? Przypominam sobie, że ty też zostawiłaś Franię z Arkiem, jak miałaś sesję zdjęciową. No i to był ważny powód, a on to jest jakieś przegięcie. Zuzka, nie przesadzasz trochę. Przecież Rafał też jest ojcem, doskonale sobie poradzi z Franiem, nic się nie stanie. Nie, nie, muszę tam jechać, muszę mu powiedzieć, co o nim myślę. Zuzka, Kondzio jest dorosły i ma prawo umawiać się z kim chce. A Milena akurat jest fajną laską. Nie, kiedy ma na głowie dziecko, Iwonę. Dobra, ja mam za minutę taksówkę, także na razie. Czyli co, przekażesz te dokumenty Monice? Jasne, wredno myślała, że je gdzieś zgubiła. Nie, spokojnie, leżały na recepcji w hostelu. W ogóle dziękuję, że chciała ci się po nie pojechać. Nie ma problemu, lecę, Lucy. A, Kasia, słuchaj, dałabyś mi jeszcze ten numer do pani sprzątającej, ta, która tutaj przychodzi, się pochorowała. No właśnie, coś słyszałam, już ci wysłałam. Super. Nie no, nie wierzę, co za debil. Co się stało? No zobacz, Lucy. No, tatuaż, czemu Konrad wysyła to do ciebie? No bo Konrad jest teraz z Rafałem, a widzisz, co Konrad napisał? Sorry, nie do ciebie. Kasia, ale wiesz co, spokojnie. No ale jak ja mam być spokojna? Ja nie rozumiem, jak Rafał może być takim debilem, żeby zrobić 6-latce tatuaż i to na złość mnie? Jestem pewna, że to jest pomysł Zarzyckiej. Kasia, uspokój się, zanim cokolwiek postanowisz. Co? Nie, nie, Lucy, wiesz co? Ja tam pojadę i Rafał nie zobaczy Julki, dopóki nie zerwie z tą nięcą. Kasia, spokojnie, to jest na pewno tylko jakiś żart.